Dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, witajcie 12 grudnia we wtorek. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Z całego serca Wam dziękuję za każdy komentarz, za każdą wiadomość na maila. Jesteście przecudowni, przekochani. Dziękuję. Wiecie, że tak długo nie mogę, więc kończę. No i dobrze, kochani, dzisiaj, uważajcie, co dzisiaj jest. Dzisiaj jest 12.12. O 12.12 stańcie, rozłóżcie ręce i bardzo mocno powiedzcie, co trzeba. Bo będzie się, kochani, działo. Od 12.12 do 21.12 mamy portal ogromnych zmian. Idzie ogromne zmiany. Słuchajcie, zapnijcie pasy, bo to będzie dosłownie jazda bez trzymanki i przygotujcie się na cuda. Brama 12.12 jest potęgą, jest ogromną siłą. Dwunastka to jest mistrzowska liczba. To teraz w szczególności możecie poczuć obecność anielską. Magiczna data 12.12 to właśnie od tego dnia właściwie, anioły wspierają nasze działania intensywniej niż zwykle, bo wszechświat otwiera magiczną bramę do obfitości. Jak wykorzystać ten czas? Marzyć, kreować sobie. Siadajcie na 5 minut dziennie i marzcie sobie to, co chcecie mieć, ale marzcie tak, że już tam jesteście. Medytujcie sobie. Marzenia są medytacją. Odcinasz się od tego świata, wchodź sobie w przestrzeń, w której chcesz być i tam bądź. I zapamiętaj to uczucie. Bądź wdzięczna za to, co się właśnie dzieje. Jeżeli pragniesz nowego związku, wyobrażaj sobie nowy związek, wyobrażaj sobie, jak gotujesz obiad, jak podajesz ten obiad do stołu i czuj to szczęście, że możesz te czynności wykonywać. Wyobraź sobie jeszcze te rzeczy, które tam pierzesz i całą inne rzeczy też, które robisz. Słuchajcie, zbliżamy się do... To jest taka siła energetyczna, pamiętajcie, jesteśmy energią. Jeżeli coś nam jest dane, korzystajmy z tej energii. Przecież to nic nam nie zaszkodzi, pod warunkiem, że będziemy świadomie marzyć i świadomie wiedzieć, czego pragniemy. Bo nasze pragnienia teraz będą bardzo szybko, ale to naprawdę, bardzo szybko mogły się ziścić, mogły zaistnieć. Więc warto uważać. I ten okres teraz, 12.12, jesteśmy już w energii nowiu, jutro jest nów, do 21 grudzień, czyli do przesilenia zimowego, to jest znów w strzelcu, kochani, więc będzie się działo, ta energia, ta opieka anielska, ona będzie nad nami potężna w tym czasie. Więc w tym czasie dla tych niedowiarków, którzy nie wierzą, polecam teraz się kontaktować z aniołami i zobaczyć, co się zadzieje, co do nas przyjdzie. Kochani, o tym zrobię później, zrobimy sobie też później medytację, także po południu Was zapraszam, nawet pod wieczór. Zapraszam Was z całego serca tutaj na kanał. Zrobimy sobie medytację na poczucie obfitości, na poczucie spełnienia. Niech się dzieje. Słuchajcie, numer 12 jest święty, bo natura tej liczby, zobaczcie, ona jest wszechobecna. To jest 12 wymiarów we wszechświecie, 12 miesięcy w roku, 12 godzin mamy, tak? Dnia i nocy, 12 znaków zodiaku, 12 apostołów było, 12 czakr nowego czasu jest. To jest, kochani, wszystko tak ze sobą powiązane. Ten czas dwunastka teraz, 12 grudzień, to jest czas wprowadzenia większej, boskiej, kobiecej energii. A kobieca energia to miłość, troska. Jesteśmy bardziej otwarci na przyjęcie tej energii. Więc nie bójmy się, nie bójmy się z tego skorzystać. I ten czas będzie taki, wiecie, ta energia będzie taka skumulowana, będzie miała
potężną moc teraz od 12, od dzisiaj do 21, bo energia boskości, energia miłości, ona cały czas jest. Ale teraz my jesteśmy bardziej, no widzicie, mi to słów brakuje, bardziej wyczuwalni, o tak bym to nazwała, bardziej wyczuwać tą energię możemy. Jesteśmy przystosowani teraz do tego, żeby nawiązać kontakt z aniołami. Kto go jeszcze nie nawiązał, napisać mi tutaj pod postem, pomogę, pokażę. Zrobimy sobie piękną medytację później i nawiążemy kontakt z aniołami. A tymczasem, kochani, stańcie sobie dzisiaj o 12.12. Rozłóżcie ręce. Na sekundę przed. Poczujcie się, wejdźcie w koherencję serca, w pole serca. Połączcie się ze swoim sercem. Poczujcie ogromną miłość i wdzięczność. To jest proste do zrobienia. Kładziesz rękę na sercu i wyobrażasz sobie zdarzenie, które wywołało w tobie największe uczucie miłości. I wtedy pozostajesz w tym zdarzeniu. Myślę, że każdy ma takie zdarzenie. A jak nie, to pomyśl sobie, jak bardzo chciałabyś być albo chciałbyś być kochanym. I jak poczujesz to uczucie miłości, to w tym uczuciu zostań. I wtedy wyślij swoje pragnienie do wszechświata. Wyślij, czego pragniesz. Tylko pamiętajcie, to się wszystko może naprawdę bardzo szybko ziścić. Mi 11 listopada się ziściło w przeciągu pół godziny. Więc bardzo Was proszę, uważajcie na swoje marzenia, uważajcie na swoje pragnienia, bo moc Wszechświata jest ogromna teraz. Od teraz będziemy czuli też nasze serce, nasze serce otwiera się bardziej na połączenie z Wszechświatem. Poczujemy, że jesteśmy jednością, jednością z boskością. Będziemy mieli większy przypływ energii, będziemy mieli większy przypływ poczucia tej duchowości, tego powiązania duchowego z innymi ludźmi. To jest bardzo, bardzo cudowny okres. Więc zapraszam. Nie zmarnujmy tej energii. Nie wolno, naprawdę nie wolno. I tak jak mówiłam, weźcie sobie dzisiaj dzień wolny od zmartwień. No przecież można. Bierzesz dzień wolny od pracy, to weź dzień wolny od zmartwień. Nic się nie zadzieje. Naprawdę, totalnie, uwierzcie mi. Te zmartwienia, one będą dalej Twoje. Te kłopoty, które tam ci w tej głowie siedzą, a ta przeszłość, ona poczeka, ona nie ucieknie. To co? Dzisiaj dzień wolny od zmartwień, 12.12, 12.12, rozkładacie ręce i prosicie Wszechświat. Proście o zdrowie, tylko pamiętajcie, Wszechświat nie rozumie słowa nie. Jeżeli chcesz być zdrowym, bo akurat coś ci się przyplątało, to nie mów, nie chcę chorować, bo to znaczy dla Wszechświata chcę chorować. Tylko proś o zdrowie. Jestem zdrowa. Jestem zdrowa, jestem w pełni sił, moje organy funkcjonują prawidłowo. Moje ciało jest sprawne, moje ciało jest silne. Mój umysł jest sprawny. Dobrze, kochani, karta na dzisiaj. Kartą na dzisiaj, to pamiętajcie, dzisiaj tak, dziś ta energia, ta moc Wszechświata, to otwieranie się, wiecie, na kontakty. Aniołowie, oni stoją, 12, to jest liczba anielska, stoją przy nas, czekają. Oni się nami cały czas opiekują, ale teraz możecie być bardziej wyczuwać anioły. Ale to nie ich sprawka, tylko sprawka energii Wszechświata, którą dostaliśmy w prezencie i którą warto wykorzystać. Naprawdę warto, moi drodzy. No to chodź, karto, jak mi tak tu skaczesz cały czas, to... Zobaczcie, jaka karta nam przepiękna wyszła. Ego. Archanioł Jofiel. Mylne poczucie uwięzienia. Zbytnie skupienie na rzeczach materialnych, negatywne bądź oparte na lęku myśli. Zobaczcie, nasze ego nam się tutaj wybiło, tak?
Więc ten dzień wolny od zmartwień jak najbardziej sobie robisz. Mówisz dzisiaj do ego, ego, dzisiaj się nie martwię, dzisiaj nie, dziś poczekaj, dzisiaj mamy wolne, dzisiaj ty odpoczywasz, ja dzisiaj sobie będę latać z aniołami i polatajmy sobie, wyobrażajmy sobie, że oni tutaj są. Złapcie je za ręce, lećcie w przestrzeń, którą chcecie zobaczyć. Jest na internecie tyle możliwości teraz zwiedzenia świata, że możecie sobie wyszukać kraj i poprosić. Jest Google Map, gdzie możecie sobie zrobić wycieczkę. Bo jest nasza głowa, są nasze marzenia, gdzie tą naszą głowę możemy naprawdę, zamiast na zamartwianie się, na robienie nie wiadomo czego z tą głową, możemy ją wykorzystać na cuda. Możemy zamknąć oczy w tym czasie, co chodzą ci po głowie te dziwne rzeczy, zamknij oczy i idź tam, gdzie chcesz być. I będziesz tam, gdzie chcesz być. Wiecie, wszechświat nie ma czasu. To jest dla duszy też nie ma czasu. To wszystko, co się dzieje, nie rozumie czasu. Nasz mózg możemy oszukać. I to się za chwilę zadzieje. Energii nie da się oszukać. Bo jak już jest wytwarzana przez mózg, wiecie, my myślimy. I teraz zobaczcie, jak myślisz, jak myślisz świadomie, to wiesz, o czym myślisz. A jak nie, to zobacz, co do twojej głowy wkłada to, co ci chodzi. Tak sobie pomyśl. No, zezwalam czemuś, żeby coś mi do głowy wkładało. Bo często się tak słyszy. Ja nie chcę tak myśleć, ale myślę. To uwolnij tą myśl. Zapraszam do wyzwania. Świadome myśli, świadoma rzeczywistość. Wiecie, czasami nie wystarczy zrobić coś raz. Czasami trzeba powtórzyć wyzwanie. A czasami trzeba po prostu żyć w tym wyzwaniu. To tak jak pod kontrolą lekarza niektórzy żyją. Cały czas. No dobrze. To co, przeczytamy sobie znaczenie tej karty? Oj. Znaczenie tej karty. Najpierw łyczek kawki. Anioły pragną ci powiedzieć, że pułapka, w której, jak sądzisz, aktualnie się znajdujesz, nie jest prawdziwa. Ta karta oznacza, że wiele twoich uczuć ma swoje podłoże w niepokoju i nie są oparte na rzeczywistości. Powiedz zatem swoje obawy Bogu i aniołom i poproś je o pomoc w spojrzeniu na obecną sytuację z bardziej pozytywnej perspektywy. I zobaczcie, jakie przesłanie na dzisiaj, na 12.12. Poproś Boga i anioły, żeby pomogły ci odnaleźć sens w tym, co się teraz tutaj u ciebie dzieje. Karta ta wskazuje również, że kwestie materialne zbyt cię absorbują. Niebiosa wiedzą, że podobnie jak każda inna osoba, masz swoje fizyczne potrzeby. Twoje zbytnie skupienie się na nich zakłóca jednak równowagę. Zastanów się raz jeszcze, dlaczego tak naprawdę pragniesz posiadać te rzeczy. Być może pragniesz w ten sposób wypełnić emocjonalną pustkę, ale materialne przedmioty nigdy nie będą w stanie zniwelować. Wszystko, czego pragniesz, możesz osiągnąć poprzez wkroczenie na ścieżkę duchową. Dodatkowe znaczenie tej karty. Odmowa zmierzenia się z problemem bądź wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny. Uzależnienie, pokusy, zależność, nieumiarkowanie w zadłużaniu się. Jofel jest archaniołem, który pomaga nam doświadczyć pięknych emocji i mieć wyłącznie piękne myśli. Wezwij Jofiela, za każdym razem, gdy poczujesz, że przydałoby ci się nieco dobrych myśli na swój temat, swojego życia i całego świata. I prosimy dzisiaj tego anioła o pomoc. Zresztą dzisiaj każdy niech prosi swojego anioła stróża, bo to dzisiaj aniołowie stróżowie mają też swój dzień. Oni w szczególności, oni teraz będą, wiecie, oni już stoją. Mi tam siedzi na ramieniu, nie wiem jak wam, ale stoją i czekają na nasze wołanie. Przytulam was, kochani. A jeszcze sobie kartę weźmiemy. Weźmiemy sobie kartę, co aniołki chcą nam powiedzieć. Nasze przesłanie, taką szybciutką informację. Co chcą nam powiedzieć? Co te aniołki chcą nam powiedzieć? Zmierzaj do swojego celu. I zmierzamy, kochani, do celu. Tak, wybieramy, obieramy sobie dzisiaj cel.
mamy poczucie to, jak już ten cel nam się spełni, co się zadzieje i jesteśmy. I sobie tam wyobrażamy. Przytulam Was bardzo mocno. Cudowności życzę. 12:12. Pamiętajcie, a później zapraszam na medytację.